1 marca w III RP obchodzone jest niedorzeczne święto, którego fakt istnienia to po prostu skandal. Czczeni są antypolscy bandyci i zbrodniarze, którzy w czasie II wojny światowej chętnie kolaborowali z hitlerowcami, a w wyzwolonej Polsce prowadzili coś na kształt wojny domowej. Walczyli przy tym przeciwko koniecznym zmianom, które przyniosły do Polski zbawienne skutki, takie jak nacjonalizacja przemysłu czy reforma rolna. Chcieli, aby władza burżujów i obszarników wróciła, a Polska pozostała peryferyjnym, zacofanym krajem, gdzie garstka żyje jak pączki w maśle, a reszta klepie potworną biedę. Ale przede wszystkim to okropni bandyci i zbrodniarze, którzy w imię tej walki posunęli się do krwawego i brutalnego terroru na ludności cywilnej. Zamordowali ponad 5 tysięcy cywili, w tym 187 dzieci do lat 14. Oto lista niektórych z ich zbrodni. 24 marca 1945 roku oddział Kazimierza Kamińskiego, pseudonim Buzar, napadł na Czyżę, gdzie dokonano morderstwa 12 osób, w tym 3 Polaków i 9 Żydów. Mord połączony w rabunkie. 6 kwietnia koło Gosłowic zamordowany został przewodniczący lokalnej gminy Rady Narodowej, członek PPR Mateusz Witasiński. 25 maja 1945 roku w lesie koło Klizina zamordowany został Stefan Łatacz. W okresie okupacji żołnierz Armii Ludowej. Po wojnie radny gminnej Rady Narodowej, członek PPR. 20 czerwca 1945 roku Żelchów z biuletynem Żydowskiej Agencji Prasowej. Bandyci z NSZ mordowali w Żelechowie Salomona Ebnera, liczącego lat 21, i Perlę Feigelzach. Zbrodnie te spotkały się z wielkim oburzeniem w społeczeństwie. Władze wszczęły energiczne śledztwo i pościg za ohydnymi zbrodniarzami. Według relacji ocalałej Hanke Eszlak, trzecią ofiarą była Sawa Edelman. 23 czerwca zabito 4 osoby narodowości żydowskiej w miejscowości Manioła w powiecie Nowy Targ. W mordercy brali udział Kazimierz Kuras, pseudonim Kruk, oraz 2 innych żołnierzy o pseudonimach Buguś i Lew. 13 kwietnia 1945 roku w Oreszkowice popełniono zbrodnię rabunkową na 8-osobowej polskiej rodzinie przesiedleńców z Zabuga, zakwaterowanej w ukraińskiej gospodarce, popełniono przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Według donosu informatora Urzędu Bezpieczeństwa w Kazaniu Faraon, wśród ofiar była kobieta w ciąży, która po zabiciu pozostałych jeszcze dawała oznaki życia i została zakopana żywcem. 27 maja 1945 roku w Przyborze oddział NSZ Władysława Kołacińskiego Żbika dokonał uprowadzenia 9 ocalałych z Holokaustu Żydów, w tym jednej kobiety i dziecka. Zostali rozstrzelani w lesie. 6 czerwca 1945 roku w Wierzchowiny oddział PAS NSZ pod dowództwem Szarego zamordował 194 mieszkańców wsi narodowości ukraińskiej, z czego 45 stanowili mężczyźni, 65 dzieci poniżej 11 roku życia. Doszło również do rabowania mieniów i gwałtów. Najstarsza ofiara miała 92 lata, najmłodsza 2 tygodnie. 8 lipca, Opoczno, bojówka NSZ zamordowała 3 spośród 8 Żydów zamieszkujących Opoczno, jednego ocalałego z Auschwitz. Październik 1945 roku. Las między Kołorzem a Krzewicami. Oddział Franciszka Olszewski pseudonim Otto napnął się do środku gospodarcza niemieckiego w towarzystwie 23-letniej córki poprzedniego właściciela, którą oddział uprowadził. Następnego dnia okolicy mieszkańcy udali się w poszukiwaniu. Zostali również uprowadzeni, a następnie rozstrzelani. Wśród 13 zamordowanych było 7 kobiet i 11-letnie dziecko. 25 października Radołsko
oddział konspiracyjnego wojska zamordował Stefana Chobota, sekretarza KGPWR w Zakrzówku, Jana Zbroję, członka PPR oraz niejakiego Franciszka Jaworowskiego. 6 listopada 1945 roku w Radomsku zamordowany został Leon Joachim. Od 1932 roku członek KWP, a od 1945 pierwszy sekretarz PPR w Radomsku. 23 listopada w lesie około Grzędowa zamordowany został Bronisław Kowalski, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Kamieńsku. 3 grudnia 1945 roku koło Kotkowa został zamordowany rolnik Andrzej Niemczyk. 14 grudnia Warta, 40-osobowy oddział Eugeniusza Kolskiego, pseudonim Groźny, opanował miasteczko, schwytał obecnych na rynku dwóch Żydów. Zostali oni zdaniem IPN z niewyjaśnionych dotąd powodów rozstrzelani. 28 grudnia 1945 roku zamordowana została Sowińska, członkini PPR z Nowego Targu oraz Bernard, podejrzani o współpracę z Organizacją Bezpieki. W tym samym czasie banda ta dokonała napadu rabunkowego na gospodarza we wsi Nowa Biała, w powiecie Targ, gdzie zrabowano jedną świnię. 31 grudnia 1945 roku doszło do mordu w Bramkowie. Zastrzelono Józefa Szewczyka, 32-letniego Stanisława za Agatę Łatanka, 18-letniego Leona za Agatę Łatanka, 21-letniego Bronisława za Agatę Łatanka i 28-letniego Władysława Krzystyniaka. Ofiary były mordowane na oczach swoich żon oraz dzieci. 31 grudnia 1945 roku dokonano napadu na mieszkanie prywatne w Skawie w powiecie Nowy Targ. Stycznia 1946 roku w granicach został zamordowany robotnik Andrzej Sterlaszczyk, przed wojną członek KZPMP, w okresie okupacji żołnierz Armii Ludowej i członek PPR. 21 stycznia 1946 roku zamordowana została Daniela Otręba. Zamieszkała w Lednicy, podejrzana o współpracę z Organizacją Bezpieki. W morderstwie brało udział 3 bandytów, w tym pseudonim Wicher. 28 stycznia zamordowany przez bandę ognia został Rudolf Pozorowski. Zamieszkały w Nowym Targu. Bezpartyjny, podejrzany o przynależność do mniejszości żydowskiej. Zwłoki rzucono do rzeki. W morderstwie udział wzięli Władysław Kolasa, pseudonim Zemsta, Jan Żółek, pseudonim Jur. 24 stycznia 1946 roku Trypcz, partyzanci Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, uprowadzili i zamordowali właściciela młyna, Słowaka, Pawła Wizupa. Zamordowali też jego 18-letniego syna Jakuba. 29 stycznia 1946 roku oddział NZW Romualda Rajsa, pseudonim Bury, zamordował 16 osób we wsi Zaleszany. Ofiary zostały spędzone do chaty rodziny Nity Poruku, którą partyzanci podpalili. W płomieniach zginęli Stefan Werolczuk, Jan Nity Poruk, jego żona Natalia i troje małych dzieci, Aleksy, Michał i Piotr Nity Porukowie w wieku 3, 5 i 7 lat oraz niemowlę Nadzieja Leonczuk. Podczas próby ucieczki z płonącego domu zastrzelono Grzegorza Leonczuka i jego synu, 3-letniego Konstantego i półrocznego Sergiusza. Partyzanci zabili też Teodora Sawarczuka za odmowę oddania owsa, Aleksandra Zielenkę i 16-letniego Piotra Dymianieniuka, syna sołtysa. Uprowadzono też Michała Niczy-Poruka. Tego samego dnia oddział odwiedził Wólkę Wybenowską, gdzie zamordował Stefana Wawulewicza i Jana Ziemkiewicza. 30 stycznia uprowadzony i zamordowany został Władysław Gottfried, bezpartyjny, pochodzący z terenów wschodnich. Jednym ze sprawców był Józef Kozyra, pseudonim Krobulec.
31 stycznia 1946 roku oddział Rowlanda Rice'a w zewnętrznym mury rozstrzelał 31 furmanów, których wcześniej uprowadzono. Luty 1946 partyzanci zbrojnego podziemia zamordowali Mariana Bykowskiego, syna Józefa, z zawodu hutnika szkła. Był członkiem Polskiej Partii Robotniczej oraz Międzywojennego Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Między 1 a 2 lutego 1946 noszący znamiona ludobójstwa zbrodni oddziału NZW dokonanych w miejscowościach Żanie, Szpaki i Końcowizna na Podlasiu. Wsie zostały częściowo spalone, a w Żaniach i Szpakach łącznie zginęło 31 osób cywilnych. 3 lutego dokonano morderstwa 3 członków PPR: Franciszka Kołodziejskiego, Krośniaka, Stanisława Bochenka i Jana Lecha, robotnika kamieniołomu. Ten ostatni zginął na oczach swoich 11 dzieci oraz żony. 5 lutego 1946 roku dokonano napadu na mieszkanie Andrzeja Babierza. Bandyci sterroryzowali jego żonę i zrabowali gwałtę statki ubrania. Napadu dokonano za to, że według bandytów Babierz był komunistą i miał w związku z tym zostać zamordowany. Sprawcami napadu byli prawdopodobnie ogniowcy. 5 lutego 1946 doszło do pogromu w Parczewie. Oddział WN braci Edwarda i Leona Traszkiewicza, pseudonim Żelazny i Jastrzą, zaatakował miasteczko i dokonał rabunku mienia żydowskich mieszkańców, z których część została pobita. Podczas napadu rozstrzelano 3 członków żydowskiej straży podległej Centralnemu Komitetowi Żydów Polskich oraz raniono 1 cywila. W strzelaninie zginął także funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej. 6 lutego grupa Józefa Kurasia w pseudonim Ogień rozstrzeliła w Nowym Targu miejscowego rabina Dawida Grasgrina, który przeżył Holokaust, ukrywając się w słowackim klasztorze. 21 lutego 1946 roku w Radomsku zamordowana została Alicja Kolasińska. 29 lutego zamordowany przez bandę Ognia zakopany został Józef Owenheim, członek PWR, kierownika Towarzystwa Tatrzańskiego, Polak pochodzenia żydowskiego. 9 marca 1946 roku oddział WN Kazimierza Harbidy, pseudonim Lech, zaatakował w powiecie wielskim dom zamieszkały przez 5 Żydów i Polaka z dzieckiem. 2 osoby zamordowane na miejscu, resztę wywieziono do lasu. Rozstrzelano, a zwłoki wrzucono do Bugu. Mienie zostało zrabowane. 17 marca w Oborowej, powiecie Radomsko, został zamordowany rolnik Michał Rydlak, w okresie okupacji członek Armii Ludowej. Towarzysze, znajdujemy się dzisiaj pod pomnikiem zbrodniarzy, którzy zabijali cywilów, zabijali matki z dziećmi, zabijali dzieci. My jako PPR musieliśmy się tu zjawić, ponieważ tak zwana lewica nie miała odwagi tego zrobić. Od 30 lat w zasadzie powtarzane są kłamstwa na temat, tworzone mity na temat właśnie żołnierzy wyklętych i ich niby pozytywnej roli w naszej historii, co jest całkowitą nieprawdą. Dzisiejsi liderzy tak zwanej lewicy, jak pan Czarzasty czy pan Biedroń, to byli ludzie, którzy ten kult wspierali i nawet za nim głosowali. Także dzisiaj się tu zebraliśmy właśnie po to, żeby przekazać społeczeństwu to, czego nikt nie miał odwagi wcześniej zrobić, że są to właśnie zbrodniarze, że zostali słusznie skazani i słusznie powinni zostać zapomniani. Na koniec jeszcze dodam, że dziękuję tutaj towarzyszom, że się zebrali, że przyjechali. Dziękuję również tym, którzy się nie pojawili. Tak jak towarzyszce Weronice, towarzyszce Oldze, towarzyszce Ewelinie, towarzyszowi Dawidowi, towarzyszowi Markowi i innym, którzy wspierali, którzy tworzyli nam tutaj potrzebne materiały.
i w swoich miastach działali na rzecz właśnie skończenia z tym kultem. Antykomunizmu, jaki pojawił się po roku 89, pojawił się również kult żołnierzy wyklętych. Rozpoczęto od stwierdzenia, że komuniści są źli, że komuniści to zbrodniarze. Później przeszli do tego, że komunistów wolno mordować. Następnym krokiem było usprawiedliwienie zwykłych morderców, zwykłych bandytów, dzisiaj byśmy powiedzieli gangsterów czy terrorystów, którzy oprócz niewinnych ludzi, oprócz chłopów, rolników, kobiet, dzieci, mordowali również komunistów. Boimy się, jaki może być następny krok, czy przejdą do usprawiedliwiania ludzi, którzy dziś krzywdzą i mordują ludzi, czy być może sami zaczną to robić. Mówię tutaj o elitach III RP, mówię to o dzisiejszej prawicy, mówię to również o środowiskach okołoliberalnych, które zaczynają zwracać się ku takim organizacjom jak Konfederacja. Dlatego apeluję do wszystkich, aby nie pozwalali na kult żołnierzy wyklętych, nie stali biernie i żeby działali. Banda wyklętych skurwysynów jest promowana przez IPN oraz przez partię rządzącą. Nie możemy się zgodzić na to, żeby ludzie, którzy bezczelnie mordowali tak naprawdę ludność cywilną, w ten sposób się zachowywali w naszej historii. Nie możemy pozwolić na to, żeby kolejne pokolenia były uczone, że tak należy chwalić tych skurwysynów, tego Burego, tego Pilarskiego i tak dalej. Ci ludzie to byli zwyczajni zbrodniarze i nie można ich gloryfikować, bo to jest nie do zniesienia moim zdaniem. Chciałbym powiedzieć, że tak zwana lewica, klub parlamentarny Lewica, opowiada się często za tym, że chce dbać o to, żeby historia była niezakłamana, żeby historia była po stronie ludu. No, jak widać, jest to niepraktyczne mówienie, dlatego że postawili się jednak po stronie żołnierzy wyklętych, którzy takich jak oni, w teorii, takich za jakich oni się podają, mordowali. Dziękuję bardzo.